Posypmy głowy popiołem. Ale mi Beata ciężko na żołądku, no tak, żebym się wczaj nażarła. No co, no dzisiaj ścisły post, no to raz do syta trzeba zjeść. Masz dopiero jeden dzień, a już mi się chce słodkiego. Kubusia, mam nadzieję, że mimo, że dzisiaj walentynki, to nic słodkiego nie zjadłeś. No, mam szczęście, no bo wiesz, góra patrzy. No ale zobaczcie, jak pusto w kościele. No tak, no walentynki to się szlajają po restauracjach. Ja ci powiem, góra zrobiła test. Do kościoła nie przyszli, postu pewnie też nie poszczą. A jeszcze pewnie, wiesz, przedślubne grzechy tworzą, no. Jak tak można w popielec? Co mówisz, Kubusiu? Tak, tak, ten popiół to się robi z palm wielkanocnych, no. Chociaż Beata Gośka to by mogła sobie popiół zrobić z tych rzęs, co jej odpadają, no. Ja nie wiem, łazi, przedłuża i po co to? Zimno. No jak te walentynki doszły do każdej? Oj, Kubuś, Kubuś, co z ciebie wyrośnie? Ja poproszę proboszcza to, żeby cię całą łopatką chyba obsypał. Tylko jak już cię posypię, to mi głowy nie myj wieczorem. A jak, no się nie liczy wtedy. O, dobra, nasza kolej, idziemy. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Amen. Jeszcze mi ksiądz do książeczki nasypie, no bo wie ksiądz, no są niektórzy w rodzinie leniwi, co nie chcą do kościoła przyjść, no tak. No tak, no praca, nie praca, no ale przyjść trzeba, nie? Pomodlę się za nich, no. Tylko teraz prosto głowy, żeby nie spadło. Do domu trzeba donieść. Ach, już mnie zaczyna swędzić. No Kubuś, nie drap się. No bo przecież wyglądasz jak zwierzę w klatce.